I dzień dobry, zapraszam na Neverwinter Nights. W środku dialogu z Fentickiem Mossem jest akurat. Mówiliśmy o tym, że została Akademia zaatakowana i kreatury zostały wypuszczone, co dziwne, to nawet ja bym pomyślał, że trzeba by je po prostu zabić, jeżeli zależy na zniszczeniu Waterdeep czy coś. Ale nie, zostały wypuszczone, no to dobra. W każdym razie, odkrycie ich tożsamości jest sprawą drugorzędną. Najważniejsze teraz to ponownie schwytać stworzenia, byśmy mogli uzyskać lek na wiążącą śmierć. Co można powiedzieć? Może tak... Lekko takie... samolubne powiedzonko, nie żeby było, że tak kurde robię wszystko za darmo, no nie, no bo kurczę tutaj od początku szedłem, no tak naprawdę Rodriguez tutaj szedł, żeby po prostu zarobić jako dobry strzelec. Czyli tak chcę się upewnić, zostanie wyznaczona jakaś nagroda za odnalezienie zagubionych stworzeń. Chciałbym myśleć, że ktokolwiek pomaga nam w tym zadaniu, robi to z altruistycznych pobudek, chcąc przyczynić się do zakończenia zarazy. Nie wątpię jednak, że na tych, którzy odnajdą stworzenia z Waterdeep, czekać będzie złoto oraz sława. Musi od razu być wielki sławy, ale no wiesz, czy za coś trzeba żyć, nie? Pomogę ci w tym zadaniu, Fentiku. Według wszelkich ocen jesteś zaradną osobą. Eribef powiedziała mi, że instruktorzy w Akademii wysoko cię cenią. Dobra, nie będę komentował już. Bym wypominał w nieskończoność, że pozabiłeś ich gobliny, po prostu można by w nieskończoność to wypominać. Nie wiem, jaką rolę masz do odegrania. O tym zadecyduje Lady Aribeth. Spotkaj się nią w Domu Sprawiedliwości w nadchodzącym tygodniu. A nie od razu. Lady Aribeth będzie miała dla ciebie więcej informacji. Mam nadzieję, że lepiej zrozumiemy, z czym się mierzymy. Wszyscy musimy robić to, co w naszej mocy. Chcę się zadać kilka pytań, jeżeli mogę. Zobaczymy, co ciekawego masz do powiedzenia. Każda chwila jest cenna, lecz mogę chyba odpowiedzieć na kilka krótkich pytań. Może... On jest w ogóle najwyraźniej chłopak Aribeth. Dobra, może napisz coś o sobie w takim razie, żeby coś wiedzieć o kto to niby w ogóle jest? No to jest chyba... paladyn? Nie, to nie może być paladyn. To jest raczej kapłan, wydaje mi się. Jestem sługą Tyra, nie mniej, nie więcej. Moim obowiązkiem jest służba Neverwinter. Me serce więc płacze, kiedy miasto cierpi. Kiedy Lord Nasher uczynił Aribeth odpowiedzialną za znalezienie leku na zarazę, przysięgłem stać u boku mojej pani podczas tego zadania. Jesteśmy nierozłączni. A, więc ty i Lady Aribeth jesteście kochankami. Aribeth i ja darzymy się uczuciem, to prawda. Czy to może dziwić? Oboje jesteśmy wyznawcami Tyra. Oboje służymy Neverwinter. Wzajemnie dodajemy sobie sił w tych trudnych czasach. W służbie, w wierze, w naszej miłości znajdziemy sposób na pokonanie wyjącej śmierci. Dobra, może być. Opowiedz mi o Aribeth znowu. Sorry, jakoś tak kurczę... Muszę powstrzymać się przed ziewnięciem z jakiegoś powodu. Aha, mam też picie. A to zaraz. Aribeth jest jak jaśniejące światło, które pokazuje nam drogę. Jest paladynką Tyra, zaś jej urodę i wdzięk przewyższa jedynie jej odwaga i oddanie Neverwinter. A tak w ogóle to on też jest elfem, co nie? Można poznać po szpilczastych uszach i w miarę szczupłej sylwetce, ale nie po wysokości, ponieważ wszyscy są od gnoma wyżsi oprócz niziołków. Kiedy Lord Nasher uczynił Aribeth, a to już było. To mało Aribeth w sumie, tylko to, że jest jaśniejącym światem. Teraz jeszcze o Desterze. Dester to dobry człowiek, choć brzemię wyjącej śmierci bardzo mu ciąży. Nie służy Tyrowi jak Lady Aribeth czy ja, lecz jego oddanie Helmowi godne jest najwyższego podziwu. Też chyba jest kapłanem. Nie jestem pewien. Dester i jego helmici nie ustają w staraniach, aby użyć cierpienia tym, który dosięga zaraza. Chciałbym jedynie, żeby Aribeth i Dester mogli odłożyć na bok wzajemne uprzedzenia. Nieważne, jakiemu bogu służymy, musimy jednoczyć siły w tych trudnych czasach. Może jeszcze o stworzeniach.
Jedynie Aribe może swobodnie rozmawiać o takich rzeczach. Musisz porozmawiać w nią w Domu Sprawiedliwości. Dobra. Spotkam się z tobą w Domu Sprawiedliwości nadal za tydzień. Aha, dobra, bo teraz będzie niby przerwa taka. Wiele jest do zrobienia w nadchodzącym tygodniu. Aribef i ja spotkamy się z tobą w świątyni. Niech ty macie w swojej opiece. I poziom! Powiedziałem dziwnym odgłosem. I można otworzyć tą furtkę. I zrobić tutaj poziom, ponieważ... Mogę, dobra. Łowca. Dobra, wpakujmy to w coś w jakąś jedno, żeby coś tutaj trochę do góry dać. Czy nie? Czekajcie chwilę. Dam jeden do końca. A nie, sorry, do dyscypliny miałem dać kurde z zero, się kurczę madę. Czy jednak miałem dać do już jakiejś umiejętności wybranej, ale nie. Ale dobra, poczekajcie chwilę. Jeszcze mam trzy. Wiedzy. Kurde, zakładanie pucha pewnie tak kusi trochę. Nigdy tego nie używałem w tej grze. To może być interesujące. Przeszukiwanie. Damy tutaj jeden. Aha, jeszcze jest blef takich umiejętności gadanych. Czyli ściemnianie takie, no. Dam tu jeden i tu jeden. Kurczę, no nie wiem, tak trochę nawet w co pakować te umiejętności. Wszystko mnie tak intryguje. I mamy właśnie atut, co dwa poziomy są, chyba. Także spokojnie się rozejrzyjmy, co to można. Mamy tak, błyskawiczny refleks. To może trochę potrwać, bo będę sprawdzał. Czyli, a, dobra, po prostu plus 2 do refleksu. Cicho ciemny. Plus 2 do ukrywania się i skradania. Tutaj sporo atutów jest po prostu dodatkowymi umiejętnościami. Dodatkowe punkty do umiejętności. Plus 2 do testu na spostrzegawczość. I nasłuchiwanie. Ze względu na wyczulone zmysły. Bo tutaj są też zmysły. Ala mowa, słuch, czyli jeżeli na przykład ktoś rzuci czar, że nie możesz mówić, to może wpływać na rzucanie czarów, czy coś w tym stylu. Finezja w walce, podstawowy atak plus jeden lub więcej, zastanawiam się, czy to ma wpływ na strzelanie też moje. Chyba tak, a nie, zależy czy kusza jest... Bronią lekko, bo to jest co do broni lekkiej, widzę, najwyraźniej chyba. A tak, tutaj jest wypisane wszystko, przecież kurczę badę, dobrze. Mistyczna obrona. Plus 2 do odporności na wybraną szkołę magii, to nawet może być spoko. Mocna budowa. Ten atut ma bardzo... Osoba, która wybierze ten atut, ma bardzo mocną budowę i na każdym poziomie otrzymuje dodatkowy punkt wytrzymałości. Aha, wytrzymałości, czyli punkty życia, dobra. Im wcześniej, tym lepiej. W takim razie, chyba że zaległe punkty się też dostaje. Nieczysta walka. Premia do podstawy ataku plus 2. Postać ma nieczyste, jak to działa, po prostu plus 2 do ataku, czy... To jest dodatkowy tryb. Tak, to jest tryb walki. Poświęcając dodatkowe ataki w rundzie, postać może zadecydować się na przeprowadzenie czystego ruchu, dzięki czemu atak zada dodatkowe punkty obrażeń. Bo ja wiem. Ja nie wiem, czy to w kusze działa. Na kusze. Odporność na choroby, odporność na trucizny. Plus 4 do rzutów na wytrwałość, czyli fortitude. Sorry, ja to będę do angielskiego sobie sprowadzał na ułatwienia na siebie. Pisanie zwojów. To zupełnie chyba nie dla mnie też swoją drogą. Powalenie to na pewno nie, bo to z bliska chyba jest i w ogóle i kuszą, przecież to chyba w ogóle nie ma sensu. Precyzyjne trafienie.
Pozwala wykonać mierzony atak w kończynę. O! Mający na celu okaleczenie. Taki atak przeprowadza się z karą minus 4 do trafienia. Odnosi on skutek, jeśli cel nie zda testu na dyscyplinę. Udany atak w nogi zmniejsza szybkość poruszania się celu o 20%. Tylko poruszania się. Udany atak w ramię powoduje karę minus 2 do wszystkich rzutów ataku. Kurczę, niezły nawet, wydaje się być. Szybki strzał. Przyuważyć też na swój bełtów, pamiętaj, synu. Musisz patrzeć, czy się nie kończą. Szybki strzał. Wymagany strzał z bliska, czyli co? Kurczę. Postać posiadająca ten atut może wykonać w rundzie dodatkowy atak bronią dystansową poza kuszami. O, serio? Dobra, czytam dalej. Jeżeli skorzysta z tego atutu, dodatkowy atak zostanie wykonany przy użyciu najwyższej premii. Czekaj, co? Jeżeli przy użyciu najwyższej premii, ale do wszystkich ataków w tej rundzie będzie stała się... Kurde, sorry, ale ziewam. Nie wiem czemu, przecież kurczę, jestem ledwo po drzemce. Skandal. Może właśnie dlatego. Ale do wszystkich ataków w tej rundzie stała się będzie modyfikowany minus 2. Dobra, chrzańcu, nie podoba mi się, nie można na kuszę. Szybkie przeładowanie, natomiast stąpienie może na kuszy. Premia do podstawy ataku plus 2. Aha, to jest wymagania, sorry. Opis. Postać potrafi przeładować broń tak szybko, że strzelając kuszy może wykonać taką samą ilość tak jak z łuku. Bierem! Ale poczekaj, jeszcze przeczytam resztę. Talent. Plus 3 do jakiejś wybranej umiejętności chyba, tak? Ulepszona inicjatywa. Postać utrzymuje premię plus 4 do wszystkich testów z inicjatywy. Właśnie o inicjatywie na razie trochę mało wiem. Kurczę. Ulepszona walka bez broni. To kompletnie mnie to nie interesuje. O, ulubiona broń. To mnie na pewno interesuje. O, jeszcze nie teraz, ale zaraz. Za dwa poziomy. I to chyba można klepać, że tak powiem. A może nie. Nie, sorry, chyba nie. Chciałem powiedzieć, że można jakby w kilka z poziomów takiej umiejętności, a może nie, muszę się zmienić. Uniki to jest też chyba dobra rzecz dla mnie. Plus jeden do pancerza. Przeciwko atakom... Co? Który atakował jako ostatni? Dobra, ale i tak niezłe. Broń egzotyczna jeszcze można wybrać, jakby ktoś chciał, żeby używać. Ciężkie zbroje. Walka na oślep. To jest właśnie, tak jak mówię, są zmysły i są czary i umiejętności, które oślepiają, więc jeżeli mamy to, to wtedy się nie ma co obawiać. Ważenie mikstur. No, okej, okay, to jest dosyć interesujące też. Postać może stworzyć miksturę dowolnego znanego przez ciebie zaklęcia poziomu trzeciego, czyli na razie nie, ne. Lub niższe, a nie, lub niższego i takiego, który można skierować na pojęciu listę T. Kurde, na razie chyba nie, a to trochę hamowa, że koniecznie trzeba znać zaklęcie, to trochę takie... Nie wiem, no, dobra, nieważne. Chodzi o to, że, no, wyobrażam sobie, że alchemikowie raczej właśnie nie specjalizują się w rzucaniu czarów, tylko właśnie, tylko i wyłącznie w ważeniu napojów, nie, właśnie specjalnie zioła znają i tak dalej, żeby nie musieć czarować coś. No dobra. Wielka wytrwałość. Plus 2 do wytrwałości. Większy talent magiczny. To chyba na razie kompletnie nieistotne, bo co? Plus 4 do ST. Odparcia czaru z wybranej szkoły, czyli... Obronne to jest, tak? A tam to było co? Mistyczna obrona też było obronne na wybraną szkołę, dobra. A to nie było bardziej ofensywne? Dobra, nie wiem, tak nie będę tego wybierał. Zbir. Plus 2 do inicjatywy, plus 2 do perswazji. Łucznictwo Zen? Postać ma... Postać przeprowadza ataki dystansowe, kierując się mądrością. Strzelając z broni dystansowej może skorzystać z premii za mądrość. O, jest wyższa za... Okej, okay, to takie nawet... Tak, w moim przypadku nie, ale nie wiedziałem o tym, kurde, to... Można było w sumie to wybrać i...
trochę zręczność olać, jeżeli by ktoś chciał ewentualnie. Żelazna wola, plus 2 do siły woli, dobra. Już wiadomo, co wybieram. Szybkie przeładowanie. Czyli widziałem, że kurzon jest wolny, coś mi się tak wydawało. Będzie kusznik. Trzask. Postanowiono. W 2016, dobra. I teraz okazuje się, że niestety te wszystkie filmiki mi się nie nagrywają, więc sobie sprawdzę dokładnie, w której minucie to jest, żeby nie musiał szukać i żebym w 15:30, żebym wiedział, gdzie trzeba wkleić film. A będzie, raczej na pewno. Brutalny atak zniweczył prawie cały wysiłek włożony w szkolenie wychowanków Akademii. Wraz ze stratą stworzeń z Waterdeep utracono także nadzieję, a całe miasto odczuło raz jeszcze ciężar straszliwej choroby. Szeptane po kątach plotki o wrogach, dążących do zniszczenia Neverwinter od środka, okazały się prawdą, lecz nie udało się znaleźć odpowiedzialnych za rzeź w Akademii. Jednak mimo wszystko wciąż tliła się iskierka nadziei. Z krwawej jatki w Akademii ocalała osoba, która stała się powiernikiem światła w tej najciemniejszej z chwil. Dobra, i zaczynamy, jeśli nie mylę, epizod pierwszy, w sensie, no niech będzie tak nazwane, czyli w końcu tak naprawdę tutaj zaczyna się gra. Oh yeah, zaczynamy od... Dziękuję ci za szybkie przybycie, pozwól, że jako pierwszy powitam cię w Domu Sprawiedliwości. To pomyłka, Fentiku. Nic nie wiemy o tej osobie. Jak możesz tak ślepo jej ufać? Albowiem rozkazy, jeśli nie mylę. Co nie? Desterze, proszę. Czyli rozkazy, w sensie od Aribe powiedziane, nie? Ona przecież została oficjalną osobą tutaj zarządzającą kryzysem, także morda. Nie, dobra, spokojnie, będę aż taki agresywny. Desterze, proszę. W kierunku rekruta skierowana podczas treningów w Akademii, jak i w mijającym tygodniu, wiele pochwał. Nieczęsto się zdarza, aby ktoś początkujący pokazywał taki potencjał po tak krótkim szkoleniu. Jeśli mamy mieć jakąś szansę znalezienia leku na wiejącą śmierć, to tacy ludzie są nam potrzebni. W sumie trochę, no już, okej, mamy tak, taką bardzo, jak to powiedzieć, no, miły aż do bólu dialog, tutaj znowu taki, no, chciwy, a tutaj z kolei taki trochę niemiły, więc trochę wkurzające, że nie ma takiego neutralnego wyjścia, także powiem drugą opcję. Służę tylko wtedy, gdy mi dobrze płacą, bym nawet powiedział, po prostu gdy mi płacą, niekoniecznie dobrze. Znaczy, no dobrze, wiadomo, że on jest... Dobra, nie będzie się cenił, więc ma to sens. Gdy mi dobrze płacą, Fentiku. Jaka niewrażliwość na cierpienie innych. Czy chcemy, by pracował dla nas ktoś taki? Desterze, nie ma nic złego w szukaniu na świecie własnej fortuny. Ty zaś nie obawiaj... To jest nawet po prostu praca, tak naprawdę. Ty zaś nie obawiaj się. Za twoje starania czeka cię sowita zapłata. Proszę, Rodriguez, musisz wybaczyć Desterowi. Zaraza na nas wszystkich odcisnęła swe piętno. Jeszcze cięższe w ostatnich tygodniach po ataku na Akademii utracie lekarstwa. Rozumiem, Fentiku, to niespokojne czasy. Aczkolwiek... A, dobra, nie będzie. Mówisz słuszniej, niż sądzisz. Wewnątrz murów Akademii nie był dotychczas odczuwany prawdziwy koszmar wyjącej śmierci. Kwarantanna w Neverwinter niewiele pomogła w powstrzymaniu wyjącej śmierci.
Ognie płoną dzień i noc, gdy miasto pozbyła się swych zmarłych, lecz stosy wciąż rosną. Jedyne, co możemy zrobić, by zapobiec chaosowi i utrzymać porządek w różnych dzielnicach miasta. Aha, sorry. Jedyne to możemy zrobić... co? Jedynie... Aha, ja pierdzielę. Jedynie to możemy zrobić, by zapobiec chaosowi i utrzymać porządek w różnych dzielnicach miasta. Plotki szybko się roznoszą, a mieszkańcy są na krańcu paniki. Plotki? Kapłani mogą pokonać zarazy. Niektórzy wręcz twierdzą, że to nadnaturalna rzecz zesłana przez niewidzialnego wroga chcącego zniszczyć Neverwinter. Atak na Akademię w minionych tygodniach tylko pogorszy sprawę. Gdy ludzie się dowiedzą, jak Aribeth straciła lek przez swój brak wiary. Desterze, nie pozwolę ci poddawać wątpliwość wiary mej ukochanej. Aribeth sądziła, że Akademia okaże się bezpiecznym schronieniem. Tak czy inaczej, nie powinniśmy o tym dyskutować. Lady Aribeth to dowodzi. Wyznaczona osobiście przez Lorda Nashera, by zatrzymać wyjątkową śmierć. Musisz z nią jak najszybciej porozmawiać. No w końcu powiedziane to, co mówię od samego początku, że to ona wyznacza, także nie wiem, czemu on się czepia, się wpierdziela tak naprawdę. Chcecie ją coś pytać, może coś nowego ewentualnie? Aribeth ma ważne sprawy do omówienia z tobą, Rodriguez, lecz nie odmówię twojej prośby. Pytaj, co chcesz. Może trochę tym razem nie będę wszystkiego wybierał, także może najciekawsza opcja to będzie... powiedz mi o zarazie... nie będzie. Pomimo kwarantanny nałożonej na całe miasto, wyjąca śmierć szybko się rozprzestrzenia. Nawet tu, w Domu Sprawiedliwości, odczuliśmy dotyk zarazy. Jak można dostrzec, widząc tych wszystkich cierpiących dookoła? Dester i ja czynimy, co w naszej mocy, by przynieść nawet ulgę tym biednym duszyczkom, lecz nie możemy zrobić wiele więcej. Nawet najpotężniejsi kapłani Neverwinter nie potrafią uleczyć lub przywrócić życia tym, których dotknęła wyjąca śmierć. Nie boisz się, że sam zachorujesz. Nasza wiara nas chroni. Tylko bezbożni muszą się obawiać więcej śmierci, jak wielokrotnie głosiłem ja i moi helmici. Aha, przy okazji, helmici to właśnie generalnie jest jakaś taka grupa kapłanów, ale dokładnie, no grupa kapłanów chyba oddana helmowi i wszyscy mają nadawać na taki czerwonawy kolor, jeśli nie mylę. Taki mają strój domowy. W odróżnieniu od stroju wyjazdowego, dobra. Desterze, proszę, nikt jak dotąd nie wie, jak rozprzestrzenia się zaraza. Choć nie chodzi chyba tutaj o kontakt z zarażonymi. Mimo tego ludzie palą ciała i zamykają się w domach. Ludzie są przerażeni, stoją na krawędzi paniki i otwartego buntu. Zaś straż miejska z trudem utrzymuje porządek. Panika się nasili, gdy tylko ludzie dowiedzą się o ataku na Akademii i o tym, że Aribeth utraciła lek. Nie pozwolę, byś mówił źle o kobiecie, którą kocham, Desterze. Nie będziemy w ogóle poruszali tego tematu. Aribeth zadecyduje, kto otrzyma taką informację. Ona tutaj dowodzi. Trzeba ci czegoś jeszcze? Mam do ciebie jeszcze kilka pytań, Fentiku. Zobaczmy, co to było jeszcze. O Aribeth już mówił. A dobra, jaka jest twoja rola w tym wszystkim, Fentiku? Jeszcze to spytam się. Zrobię cokolwiek rozkaże Aribeth, Rodriguez. Lord Nasher osobiście wyznaczył ją do nadzorowania naszych starań mających doprowadzić do znalezienia lekarstwa. Nie mógłby wybrać lepiej. Aribeth zleciła mi odnalezienie tego, kto stał za atakiem na Akademię. Aha. Jeżeli zdobędziecie jakąkolwiek informację na ten temat, zgłoś to bezpośrednio do mnie. Warto wiedzieć. Osobiście robię, co mogę, by ulżyć cierpieniom tym w zamku Never... Okej. Którzy zostali dotknięci przez wyjącą śmierć. Chociaż nie jest w mej mocy ich ocalić. Trzeba czegoś jeszcze? Pójdę już. Idź, niech cię Tyr błogosławi. Teraz porozmawiam z Desterem. Z Desterem. Był na trochę młodziej tutaj, aniżeli na ikonie swojej. Lord Nasher popełnił błąd, czyniąc Aribeth odpowiedzialną za znalezienie leku na zarazę. Dobra. Burwaty taki jest pan Dester.
Moi helmici są lepiej przygotowani, by poradzić sobie z tym kryzysem. Lud powinien pokładać swą wiarę w bogach, a nie w Lady Aribet. A co, już zakończyć rozmowę? Dobra, to tyle od ciebie, testerze. Testerze. Zacząłem się wpakować ten klimat mówienia językiem archaicznym. Widzowie, dobra. Tutaj są jeszcze jacyś losowi kapłani, elficcy, albo niekoniecznie, albo akurat tak. Oraz mnóstwo pacjentów, no, natomiast jeszcze tylko szybkie rozejrzenie się, czy nie ma biurka przypadkiem, albo czegoś takiego. Nie. Nie ma biurka. Przejście do innego pomieszczenia. I tutaj chyba będzie Lady Aribef. Nie tylko wiem po muzyce. Muszę z tobą pomóc. A już tutaj jest. Żałuję, że nie miałam szansy należycie się przedstawić podczas twego treningu w Akademii. Szkoda, że możesz sobie przesunąć kamery tak, żeby były dwie postacie na równi, że tak powiem. Jedynie co mogę zrobić to tego typu kamera, powiedzmy. Cześć, Aribef. Jestem Lady Aribet de Tilmarant. Paladynka w służbie Tyra oraz prawa ręka Lorda Nashera Alagondara, pana Neverwinter. Czekałam na ciebie. Najbardziej nie pamięta, że tydzień temu się już spotkaliśmy podczas bitki. W zasadzie. Fentik mnie opóźnił. Czekałaś na mnie? Nie, to już bez sensu, przecież ja już wiem, że na mnie czekała. Dobra, nie będzie. Przybyłem tak szybko, jak mogłem, Lady Aribef. Obserwowałam twoje postępy od początku twojego treningu w Akademii. Neverwinter potrzebuje kogoś takiego jak ty, jeśli mamy przetrwać wyjącą śmierć. Mogę sprawić, że myszka zniknie z ekranu. Nawet nie wiedziałem. Atak na Akademię zgasił nikły promień nadziei, jaka została temu miastu. Potrzebuję twojej pomocy w odnalezieniu tego, co utraciliśmy. Słuchaj, że zatem takie głupoty gadamy, że tak powiem. Tutaj poważne rozmowy są, a ja gadam jakieś durnoty, ale myszka. Także postaram się przynajmniej podczas rozmowy z Lady Aribef się koncentrować na poważnych sprawach. Dobra. Pomogę ci, jeżeli mi zapłacisz. Obiecuję, że nagroda będzie warta twojego starania. Wiele jest plotek na temat zarazy, lecz jeśli masz mi pomóc, musisz poznać prawdę o wyjącej śmierci. Nasi uzdrowiciele nie mogą pomóc dotkniętym przez wyjącą śmierć. Nawet nasza najpotężniejsza magia nie potrafi wrócić życia tym, którzy poddali się chorobie. Lecz niedawno dostaliśmy wiadomość, że Kelben Czarnoki Arunsun, słynny arcymag z Waterdeep, odkrył potencjalne lekarstwo, które można przyrządzić z esencji czterech rzadkich magicznych stworzeń. No, także co się stało z tymi stworzeniami, na przykład, jak już wiadomo, co się stało? Waterdeep zgromadzono w wielkiej tajemnicy cztery stworzenia i wysłano je do Neverwinter. To tak dziwaczny zwierzyniec, jaki rzadko można oglądać. Kuroliszek, pożeracz intelektu, Yuan-Ti oraz Driada. Kuroliszek! Czy naprawdę po tylu latach, bo nie jestem pewien, ale... Kuroliszek, czy to nie jest cockatrice po angielsku? Nie jestem pewien, ale... Kurde, nie pamiętam. Istnieje taka możliwość, ale trudno mi w to uwierzyć. I nie będę tego naprawdę... Nie mogę przedzierzyć tego słowa. Wiem, że to pewnie oficjalna nazwa polska, ale jeżeli to jest cockatrice, to jestem zbyt przyzwyczajony, żeby na to mówić kuroliszek. To brzmi naprawdę trochę dziko dla mnie. Tak, pożeracz intelektu, Yuan-Ti i Driada. Kuroliszek, czy to jest cockatrice? Nie będę nawet pamiętał, żeby to sprawdzić. Aczkolwiek to jest możliwe, ale to było dosyć silne wtedy, jeżeli coś takiego tu będzie do zwalczenia. Ale inne też są. A Yuan-Ti to... Zaraz, kurczę, mogę sobie przypomnieć do końca. To jest chyba dwunożna istota. To miałem 50% szans pomiędzy 4 a dwunożną. Aczkolwiek tutaj są też pieniężki jeszcze pająkowate, więc może nie 50. Ale kurczę, Yuan-Ti... Czy to nie jest coś z rybiego? Nie jestem pewien. Nie, chyba to nie jest. Myli mi się z Ku-O-Toa. tylko i wyłącznie dzięki Eye of the Beholder takie rzeczy teraz wiem. Już wiem, co jest Ku-O-Toa, to jest człowiek ryba. A Yuan-Ti to jest może jeszcze ewentualne wężowate to jest. Albo coś, co zmienia się w kurczę w... No nie wiem, kurczę, no naprawdę mam to na krańcu, że tak powiem,
wspomnienia, ale no, no nie. I Kuroliszek, kurczę, to jest chyba Cockatrice. Rozkazałam, aby wysłano je do Akademii, słynnej instytucji szkolącej poszukiwaczy przygód wszelkiej maści. Sama niegdyś tam trenowałam i wierzyłam, że instruktorzy i uczniowie okażą się lojalni wobec Lorda Nashera. Dobra, także kolejną część tej opowieści, albo raczej tego, co ma na temat stworzeń do powiedzenia Arii, się dowiemy w następnym odcinku. Także trzymajcie się wszyscy dobrze i do usłyszenia. Cześć.